Miłosz, zaczniemy od tego, co działo się w końcówce dzisiejszego spotkania. Czy jak bodaj w 89, w 90 minucie Nowak uderzył piłką płasko obok słupka, to odetchnąłeś i wiedziałeś, że dzisiaj już nic złego tobie i twojej drużynie się nie stanie? Wiedziałem po drużynie, że drużyna dzisiejszego dnia była dobrze dysponowana fizycznie i tego nie odpuścimy, a te sytuacje w pełni były kontrolowane i musiałem zachować spokój w końcówce. Patrząc na to, co od początku meczu i przed meczem się tutaj dzisiaj działo, czyli światło, 95-lecie klubu, dużo kibiców, można powiedzieć, że chyba tak na dobre. Ta pierwsza liga zagościła już w Niepomicach. No myślę, że tak, że kolejny sezon, poprzedni, jest to wynikiem poprzedniego sezonu, gdyż dobrze graliśmy, zapewniliśmy sobie pewne utrzymanie i teraz wynikiem jest to, że zaczynają przychodzić kibice, zaczynają wierzyć i wspierać nasz zespół. Dla ciebie myślę też dzisiejszy mecz jest ważnym momentem, bo to trzeci oficjalny występ, ale jeśli dobrze liczę, to pierwszy z czystym kątem. Teraz pewnie to też doda pewności w kolejnych meczach, że spokojnie Miłosz Mleczko na zero z tyłu może grać. Zgadzam się, jest to pierwsze moje czyste konto, ale cały czas muszę zachowywać pokorę i do każdego meczu podchodzić tak jak było to w poprzednich meczach i skupiać się na swojej robocie, podpowiadać chłopakom i moim celem na każdy mecz jest zachowanie czystego konta. I na koniec, to ostatnie pół roku było dla ciebie ciężkie i trudne, czy już to odciąłeś i liczy się ta lepsza przyszłość, ponieważ w tym momencie jesteś pierwszym bramkarzem Puszczy i to ty dyktujesz warunki w bramce naszej drużyny. Tamten sezon byłem na to przygotowany na początku, robiłem każdego dnia swoje i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Jestem bramkarzem w tej chwili numer jeden w Puszczy, zrobię wszystko, aby tak zostało, a wracając do tamtego półrocza, to jestem z siebie zadowolony, bo uważam, że nie dość, że wzmocniłem się psychicznie, to też jeśli chodzi o technikę i fizykę, wygląda to coraz lepiej. I na koniec, patrząc na przykłady chociażby Krystiana Stępniowskiego czy Marcina Stańszewskiego, którzy tu bronili przed tobą i trafili, czy w twoim przypadku mogą wrócić do Ekstraklasy, pokazuje, że Puszcza to dobre miejsce, żeby golkiper wzmacniał się i przygotowywał do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zgadzam się, jest to dla mnie bardzo fajna opcja, jestem zadowolony z tego, że tutaj jestem. Otrzymałem szansę od trenera Tułacza, jestem bardzo zadowolony również ze współpracy z trenerem bramkarzy, trenerem Dydo i będę robił wszystko, aby wrócić do Lecha Poznań i tam grać.